Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Medieval Dynasty. No i co ja mogę innego, drodzy państwo, robić? No oczywiście moje ulubione zajęcie ostatnio, czyli ogarnianie tutaj biznesów i tak dalej. Natomiast są nowości, ponieważ zostały wybudowane wszystkie domy, które były w formie szkieletów, przygotowane jako projekty do ogarnięcia, jak również doszli nowi osadnicy. Mamy też troszeczkę, tam chyba dwa bodajże, albo jeden domek ocieplony, taki ekstra, że tak powiem, poza tymi, które były. No i rzecz jest tego typu, że popełniłem małą gafę, bo mamy tutaj szwalnię, a my drugą szwalnię tam postawiliśmy. No dobra, no niech i tak będzie, jak na razie. Dobrze, jeżeli chodzi o kasę, mamy ponad 20 tysięcy na naszym koncie, jeżeli chodzi o monetki, noży 88 zostało do sprzedaży. Tutaj dodatkowo jeszcze dopycham piórami. Było ponad 800, zostało 269. No i oczywiście tutaj jeszcze ogarniam temat. Tutaj widzę wapień. Się ładnie zaczął wydobywać, ruda cyny i ruda miedzi. Mamy jeszcze jeden wolny slot w kopalni. No i będziemy działać, tak, w tym aspekcie. O, proszę bardzo. Tawerna została odblokowana, więc bardzo fajnie, bardzo dobrze. No i co? I teraz rzecz jest następująca, drodzy państwo. Potrzebuję ogarnąć temat kunia. Jest to dosyć istotna kwestia ze względu na fakt, iż, bo ponieważ wiadomo, no kuń może się przydać. No ale przecież no nie może być innej możliwości, jak tylko ogarnąć kunia na początek u sołtysa, no bo to przecież, no kurczę. No sołtys bez kunia? Jak to tak? A zatem będziemy starali się gdzieś tutaj tego, te stajnie umieścić, aczkolwiek ona jest sporych rozmiarów, mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Stajnia, zobaczmy. Ona by się, w sumie by się chyba, aha, prawie by się zmieściła, gdyby nie pewne tutaj rzeczy, przeszkadzajki. Ajajajajaj. No tak jak powiedziałem, no stajnia jest sporych rozmiarów. O, tam Malwinkę słychać. Dobrze, ale gdyby, powiedzmy, troszeczkę większą tę posesję zrobić, no to mogłoby wejść, tylko byśmy musieli to usunąć. Szkoda trochę, niszczenie, ale no nie ma wyjścia, nie ma wyjścia. Dobrze, ogarnijmy temat. Trudno się mówi, żyje się dalej. Nie takie rzeczy się w życiu traciło i nie takie jeszcze się w życiu zyska, więc nie ma co biadolić. Dobra, to zrobimy trochę inaczej. Najpierw postawimy stajnię i do tego ogarniemy sobie, drodzy państwo, słuchajcie, płot. Podstajnie po prostu. O. O, no to tym to niewiele zostanie. No dobrze, zobaczmy. Jak ona tutaj, ta stajnia wyszła? No dobra, może i tak być. Chociaż wiecie co, tak szczerze powiedziawszy, nie jestem przekonany, czy powinniśmy tutaj w ten sposób to ogarniać. O, dobrze, może inaczej. Ciut inaczej to zrobimy. Ponieważ później moglibyśmy się zablokować. A szkoda byłoby tracić pewne rzeczy, więc może tak nieco bliżej. Czy ja tej brzuski tutaj potrzebuję? Tę brzuskę tutaj potrzebuję, czy nie potrzebuję? O, cholera wie. Aj, ona mi będzie wchodziła tutaj. Brzydko to będzie wyglądało.
No a znowu tak stania koło tej chałupy, to tak też tak nie do końca. No dobrze było mieć drzewo na posesji, ale chyba nie ma wyjścia. No trudno. Nie można mieć w życiu wszystkiego. Naprawdę. No dobrze. Dobrze. No i teraz tak. O, a ta, aha, tam towarów znowu zabrakło. No i postawmy te stajnie. Po raz enty z rzędu. Gdzieś może... Bo zaraz, ta stajnia, ona jest... Aha, bo ona ma 4 boksy, tak? Ona ma 4 boksy. Czyli od tyłu też tam trzeba wchodzić. No dobrze, a jeżeli bym postawił na równi tutaj z murami mojego domu, to to... No nie wiem, nie mam zdania. No ale nie, no teraz to już nie powinno przeszkadzać, no już bez przesady. Dobrze, spróbujmy to wybudować. 63 kamienie raptem zostały. Ale to chyba będzie tylko... Aha, z desek i kłód. Dobra. Niech i tak będzie. Aha, i słoma. To z strzechą będzie kryte. To się będzie psuło, kurczę blade. No, to będą, proszę państwa, konie wójta. I tak... Czy tam sołtysa? Sołtysa. No, konie sołtysa. I tak też nazwiemy te stajnie. Niech i tak będzie. Bo jakżeż to tak. Tylko, że powiem wam, naprawdę trochę nie pasi ta chata kryta strzechą. Ta stajnia. Szkoda, że nie można tego przestawić na dechy. No dobrze. Proszę państwa, ukończyliśmy stajnię. No przecież to rewelacyjnie tutaj będzie wyglądać. No sołtys i kuń. To teraz tak, bo tutaj żeśmy elegancko to zrobili, to teraz tak, tutaj walniemy sobie to tak i jeszcze dodatkowo płotki. No i teraz przejdę przez to drzewo? O, przejdę, dobra. No to będziemy mieli teraz challenge mały, bo musimy to jakoś tak tu zrobić, żeby było w miarę dobrze. I... No dobra, powiedzmy, że jest dobrze. Ale tylko powiedzmy. No dobra, to teraz tak. Drzewo sąsiadowi zachowałem. Niech i tak będzie. Ale reszty już nie będzie. Chociaż tak sobie teraz, ach kurczę, zabrakło mi jednej sztabki, mi zabrakło. Tak teraz sobie myślę, jak ja tymi kuńmi, chociaż tutaj jest miejsce, żeby nimi przejść. No dobrze. No okej. No to teraz, trzeba będzie to nazwać, tak? Konie. O kurde, bez polskich liter to się daje? O, a to ci teraz. To inaczej. No to będzie tak, jak bez polskich liter. Konie Pabellusa. O. I tyle. I teraz tak, będziemy potrzebowali, no po pierwsze, będziemy potrzebowali kogoś tutaj do roboty. Szczerze, to mi się to teraz nie podoba. Naprawdę. Teraz to mi się już nie podoba. Jak to inaczej zrobić? No bo
Słuchajcie, no zobaczcie, jak to wygląda, tak? Tutaj taka willa, kuźwa, tutaj takie coś. No przecież to aż nie wypada. Ja pierdziule, ty. I co ja mam z tym teraz robić? No bo generalnie nasz kuń musi gdzieś mieszkać, nie? Dobrze. Trudno. Teraz tak, jak my to tam... Ta sprzedaje noże, tak? Czekajcie, bo tutaj technologia. Zarządzanie. Stragan. Gdzie stragan? Stragan z narzędziami, tak? I ty sprzedajesz co? Aha, brązowe noże. No dobra. Agniesiu, kochanie, bo ty masz 8, tak? A może jakbyś miała dychę w końcu, to byś zaczęła więcej tych pieniędzy tutaj dawać, bo naprawdę już, kurczę, aż wstyd, naprawdę, aż wstyd. No dobra, ja jej tam dorzucę tych noży, niech ona się tam rozwija, dziewczyna, bo przecież póki jeszcze w ciążę nie zaszła, tylko że potem to mi właśnie, no. Przyjdzie jakiś miglans, kurde, i znaczy ten jej mężuś i jak ją tam zapyli, to ja będę miał przerypane, no bo to przecież, no jak to tak, no. Już tak się nie godzi. Dobra, jeszcze raz wejdźmy w ten stragan i jak to teraz wygląda? O, dobra. Czyli tak, sprzedaż 10, tak? 1027. Dobra, niech jej będzie. Niech się rozwija. Co tam znowu z wydobyciem? A, to ta drewutnia koło kopalni. Dobrze. W produkcji to tutaj nic nie robimy jak na razie. No i dobra. Gdzie ja mam... Czekać. A, magazyny, dobra, żywności i zasobów. Okej, okay. Jakiś zakręcony dzisiaj jestem. Proszę Państwa, potrzebujemy kogoś, kto zająłby się zwierzątkami. Czy mamy takiego kogoś? I kto się tutaj z tymi zwierzętami by zajmował? Czy to odpowiada tutaj rolnictwu? I tak, bo to zwierzęta i rolnictwo, czyli generalnie rzecz ujmując, zobaczcie, jaka Malwina, jakie Malwina ma statystyki. To jest ta nasza córeczka. Wydobycie 3, łowiectwo 3, tutaj w polu 2, no ale to dalej, patrzcie, w dyplomacji 3, w rybołówstwie 4, nie wiem skąd jej się to wzięło, ale to zaraz sprawdzimy moje statystyki i mojej żony, chociaż patrzcie. Wielisława ma ten, 2 w rybołówstwie, nie? Ale dalej, i w produkcji 3. Także, szczerze. A ja? A gdzie moje statystyki będą? Cholera. Ja bym kurczę, najlepiej to chciał zmienić imię. Zmieniać imiona bym chciał. Otwórz szczegóły. Dlaczego nie mogę imienia zmienić? I otwórz jeszcze raz szczegóły. No i co, nie otworzyło się? Pabellus. Nie ma Pabellusa. A co ja tu? Czekajcie, bo coś wykombinowałem. No nic, dobra, lecimy dalej. Potrzebujemy kogoś, kto zajmie się zwierzątkami. No to na pewno, czyli rolnictwo i zwierzęta. Aha, i teraz pytanie, czy ja mam kogoś wolnego, bo po to ja tu wlazłem, nie? Taslav. O! To jest nowy nabytek, słuchajcie. Facet, który jest w stanie zająć się zwierzętami, więc ja myślę, że warto by go podpiąć. On mieszka sobie tutaj w domku z jakąś dziewoją. I Taslav może pracować w takim razie w stajni. Dla nas, hodowca. No, czemu nie? No i elegancko. I proszę bardzo. I 3, także super.
Teraz jedynie co potrzebuję zrobić, to może po pierwsze umyć się. O. I lecimy po naszego pierwszego kunia. Także Taslav się tutaj będzie naszym kuniem zajmował, w związku z tym, że jest to facet, no to wiemy, że w ciążę nie zajdzie. Chociaż Asirce się udało, no miałem się umyć, kuźwa, i dalej jestem brudny. Ja pierdziule. Ale jest niesamowite. Ci tutaj nie mają już w ogóle zupełnie pieniędzy, więc tutaj już nic nie ogarniemy. Natomiast lecimy kupić konia i później pojedziemy sobie, może nie koniem, ale tutaj woźnicą, to pojedziemy sobie, słuchajcie, do kolejnej miejscowości tam posprzedawać różne rzeczy. I teraz tak. Ach, ja bym potrzebował jeszcze paszę. Źrebie niekoniecznie. Ja bym chciał dorosłego konia. I teraz tak. Piękna klaczka, naprawdę bardzo fajna, bardzo ładna. I teraz za 3,481, oczywiście jak najbardziej, tak. I teraz, proszę uprzejmie, 4 kunie możemy mieć, elegancko. Ja bym coś czarnego chciał. To jest, samiec, źrebaczek. No dobrze, to kupmy tego źrebaczka też i go sobie odchowamy. Czemu nie? No bo przecież coś dla Malwinki, jakiegoś kucyka też musimy mieć. Ona co prawda jeszcze nie chodzi, ale to nic, to się nauczy. Potrzebujemy paszy, więc jeszcze tutaj bym potrzebował skoczyć po paszę na targ. I tutaj ten Miglans, on powinien mieć w Markosławie. Pasza dla zwierząt, o. Proszę uprzejmie. Tam część jest w tym. Tam część, proszę Państwa, jest w magazynie. Nie, ja chcę po prostu odzyskać pieniądze, synu. Coś mało. A nie, dobrze, bo ja na konie wydałem. Okej. No trudno się mówi, żyje się dalej. Jeszcze cię dopchnę piórkami. O, i żebyś nie zapomniał, że za dużo pieniędzy w portfelu, to cię okraść mogą. No i lecimy dalej. Lecimy sprzedawać młoteczki. Tu już się wieczór robi, niestety. No ale mamy pierwsze 2 kunie. Jeszcze oczywiście nie mamy, proszę Państwa, siodła, ani sakw, ale to się zmieni. To się zmieni, tylko teraz tak, bo ci już gdzieś wędrują, jaśki wędrowniczki. O, siabora tam sprzedaje, dobra. Lecimy zobaczyć, jak tu wygląda sytuacja. Siabora, co ty się tak chowasz? Precelki i słone paluszki. Aż, wiesz co, ty się tak dorobiłaś na tych przekąskach? Aż dziw bierze. Dobra, i piórkami cię jeszcze tutaj pyknę. O, elegancko. No ale piórka mi się kończą, w związku z powyższym nie będzie za bardzo można tutaj im osuszać tego wszystkiego. Dobra, chodźmy do tego gościa, Milobor. Dobrze, Miloborku, tam nie podniecaj się za bardzo. Ten ma prawie 2000. Bogato tu jest. Okej, okay. Z tym, że już pióra mi się wykończą, a kamienia też mam mało, kłodami może? Nie, szkoda kłód, bez przesady. Piórko. No, wszystkie piórka poszły. Co ja jeszcze mógłbym mu tu sprzedać? Za bardzo nie ma co. No, za bardzo nie mam co. No dobrze, to niech zna laskę pana i zostawię mu jak na razie tyle. Dobra, pezyrka, bez zbędnego gadania, kupuj brązowe noże. No i patrz, no.
ten miód pitny mogę jej zhandlować, tylko że tak na dobrą sprawę... No bardzo dużo jej zostało, czekajcie, bo to już jest przesada, no, to już jest przesada. Co ja bym mógł jeszcze tutaj ogarnąć? Patrzcie, czaszkę żubra mógłbym u siebie powiesić w domu, z tym, że tam nie... Tam nam chyba czegoś brakowało, chyba punktów, nie? Futro... Futro. No dobra, te futra, bo mam kilkadziesiąt futer tam w tym magazynie. Ten drewniany kubek jej tam mogę zhandlować. Co jej tam jej... To wszystko mało jest. Lniane tkaniny to nie chcę. Patyki. Boże, ile tych patyków? To ona wszystko łyknie. No ba. No nie, bez przesady, patyki to mi się przydadzą. No nie mam czego sprzedać, naprawdę. Wszystko jest potrzebne. Te skóry może. A gdybym worki zrobił? Poczekaj, dziewczyno, nie podniecaj się na razie. Worki. Ile worków mogę zrobić? Powiedzmy, nie wiem, a niech będzie 35, słuchajcie, bo to i tak, jeżeli wszystkiego nie wykupi, to wrzucę do nas, do magazynu, to się naszym ludziom przyda, tak? Do ogarniania tematu nawożenia, a tak to jej tutaj, o, widzicie, lepiej niż skóra. O, no i teraz jest elegancko. No ja jestem zadowolony z takiego obrotu sprawy. Zawsze to ciut więcej tam. To jeszcze temu wory tam wepchniemy. Myślałeś, że ci się upiecze, co? Że będziesz miał pieniądz? A tu kuźwa taka niespodziewanka. Dobra, czy ktoś tu jeszcze coś, czymś handluje? Nie, to już trzech było, tak? Dobra, proszę państwa, skoro tu jesteśmy, to skoczmy do ogniska, bo jeszcze tutaj ludzie mnie interesują. Ja się tu nie wykąpię, bo za płytko tutaj jest. Mnie tutaj jeszcze ludzie interesują i zobaczmy, kogo byśmy mogli przyjąć. Dobruto. O, to dobry handlarz, rybak, okej. Okay. Tutaj Wojesława, też dobra handlara. I to w sumie tyle. Poczekajcie, niech ja staminę odzyskam. Ale w wydobycie mógłbym do bruta dać. No dobra, Miszuni, chodź. No dobrze, dobruto. Dziwny gościu. Dobrutro w ogóle. No dobra. No jest jeden jeszcze wolny dom, więc niech on sobie tutaj ogarnia ten dom i właśnie. No bo teraz tak. No jeżeli mowa o handlu, to tak na dobrą sprawę ja nie potrzebuję w tej chwili. Jeżeli chodzi o rybołówstwo, to też za bardzo nie. Ale mam jedno wolne miejsce w kopalni i tam by mógł gościu robić. Więc proponuję, żeby go ulokować właśnie w kopalni. Niech on sobie tam leveluje powolutku, a coś zawsze tam dołoży od siebie, nie? Zresztą tutaj też Budziwoj też ma dwójkę, więc proszę bardzo. I teraz, jeżeli mowa o kwestii związanej z samą kopalnią, to zaraz zobaczymy, jak ta kopalnia w tej chwili funkcjonuje. Wydobycie, o. O to mi chodzi. I teraz zobaczmy. 34 rudy miedzi i 34 rudy cyny. No to już tak konkretniej. Pamiętajmy o tym, że oni się tam i tak dokształcają, levelują, czy jakkolwiek inaczej jeszcze na to mówić i nazywać. W związku z tym będzie dobrze. A z dziewczyn? Czekajcie, bo tak się na dziewczynach trochę nie skupiłem. Tutaj Pola. Tutaj, no, też dyplomacja. No i Erwina, nie, no, totalny badziew. Więc nie. Podziękuję jednak dziewczynkom
I noży zostało mi 37 jeszcze. Ja myślę, że na spokojnie można byłoby skoczyć jeszcze do jednej wiochy, tylko Pabellus się trochę sapie tutaj. No powiem wam tak, nie ma tragedii, nie jest źle. Ale zobaczcie, kurczę, Malwinka to pierwsze dziecko w Pabellandii, w wiosce naszej, nie? To ci inni jeszcze tam nie zapylili się. Także, no, sołtys działa, daje przykład swoim ludziom i bardzo dobrze. A ty, kurwa, co ty taki anemiczny jesteś tej? Dobrze, w skałkach ja już byłem, to jeszcze osoja mi została. Tylko teraz tak, czy ja jeszcze zdążę cokolwiek tutaj zhandlować, bo to już jest wieczorek. Więc zacznijmy może tutaj od rybaków. A później skoczymy sobie dalej, tak? No i oczywiście również ludzi będę chciał zobaczyć, jak tutaj z ludźmi będzie. Się zyrzę. Proszę bardzo, tutaj brązowe noże dla ciebie. O. I jeszcze cię dopchnę worem. Nie jednym oczywiście. 16. O, to żeś zassał. No dobra, piątkę ci zostawię. Ty się, kuźwa, cieszysz, że kasę straciłeś? To masz łeb do interesów. Dobra, lecimy teraz dalej. Niemiła, chodź tu. Jak jesteś taka niemiła. Dobra, słuchajcie. Lniane nici to ja poproszę. Tkaniny nie potrzebuję. Znaczy len bym mógł kupić jeszcze, o. Dobra? I teraz tak. Ale żeś mnie cholera osuszyła. Poczekaj, gdzie się wybierasz? Co ty tak? Co nagle to po diable? Jeszcze wory mam dla ciebie. O ty, synu. Ale żeś też zassałaś. Poczekaj. Ale dlaczego ty mi tak uciekasz, no dziewczyno? Czego ty się boisz, no? Poczekaj, bo ja mam jeszcze woreczka dla ciebie tutaj, o. Kurwa, muszę zająganiać, no teraz. Cholera, żeby mi spać nie poszło, no. No i dobra, gdzie ona jest? Ty, niemiła, ty, flądro. Chono tu. Ty, kurwa, ty głupia jesteś, naprawdę. To jest po prostu cud, miód i orzeszki, no. Dobrze, i jeszcze tam... Jezus, jakie korki do cholery jasne. Kto? Świebora, spierd... Gnoju ty. Co z wami? Wylocha. Jezus, normalnie przedostać się można. Zybia. Ono mi tutaj. Boże, ja już chcę do domu. Już mnie, kuźwa, wymęczyła ta wizyta tutaj. Dobra, to jeszcze tak, proste wory. O, elegancko, bardzo mi się to podoba. Dobra, goń się tam. Idziemy do ogniska. Zobaczmy, o, tu same dziewczynki są. No dobra, no ale tam potrzebujemy dla panów małżonek. I co my tutaj mamy ciekawego? Dyplomacja, ale też bogufala, wujeczka, wydobycie. Tutaj w produkcję trójeczka wyrwołóstwo. Same dwójeczki, cholera. No nie wiem, gdzie bym mógł dziewczynki dać. Dobra, zobaczmy może zapotrzebowanie. Tutaj ta drewutnia zniknie, bo niepotrzebnie ona tam stoi. Natomiast tak, w wydobyciu mamy już wszystko obstawione. Teraz dalej. Rolnictwo. Do szopy rolniczej można byłoby kogoś dać. Ale może niekoniecznie. W produkcji. W produkcji. Co my byśmy mogli produkować? No nie za bardzo jesteśmy w stanie produkować w tej chwili cokolwiek, bo ja sam zużywam rudę i sztaby.
A w magazynach tu nie potrzeba pracowników. No to nie wiem, czy jest sens. Chociaż z drugiej strony chłopaki się zestarzeją i co ja, gdzie ja później dzieci ogarnę, no. Więc coś trzeba. To wiecie co, to może byśmy dostawili chaty myśliwskie. To zobaczmy, czy któraś tam z dziewczyn, czy któraś z dziewczyn byłaby w stanie, o, Bogufala, łowiectwo, Władysława, Inaslawa, no dobrze. No teraz tak, ty masz 19 wiosen, oj, a jakaś starsza może? 22, no dobra, chodź. I teraz tak, który tam z chłopaków jest wolny? A, to nie wiadomo. Dobrze, to po domach się kapniemy. A to jest mój dom, nie? Tak, dobrze, to zobaczę tutaj. Nie tubyl, 29 lat. To te 22-latkę to mogę jej tam, im tam ogarnąć, nie? Malwinka to jest moja córka. Naslawa, 22 lata. Dobra, niech będzie. Dobra, niech na razie tutaj sobie z nim mieszka. Dalej, który tam jeszcze z chłopców jest wolny? Kurczę, nie wiem. Tak, muszę się. Budziwoj, 27 wiosen. A ten drugi, kolejny? Dobruto. O, to dla Dobruta to mogę te Bogufale dać. Dobrze. O. Ty się tak nie ciesz. Zaraz będziesz bzykana. Dobruto czeka. Dobrze, Dobruto. Zaraz, ona... Jak ona się tam nazywała? Bogufala? Bogufala, o. No to dajmy ją tutaj. Dobrze. I Władysława, no też może iść. 20 lat. Cholera, tamten miał ile? Kurczę, no. Jezu, nie, drzyjapy. Budziwoj, 27. No to dobrze, to tam taka różnica wieku to praktycznie żadna. Psy na lata się nie gryzą. 7 lat. Co to? Poradzi sobie Wladzia. A ty, biedactwo, zostałaś? I co ja mam z sobą niby zrobić? Nie wiem, gdzie miałbym cię. Do produkcji to pięknie byś się nadawała. Dobrze. No to do Budziwoja. Wladzia idzie. Władysławą. Zapraszamy do wspólnej chaty. No i dobra. Coś się wydobyciu dzieje? Wydobycie? Co się dzieje? A, kuźwa, ta drwutnia mi ciągle... Ajajajajaj. No dobrze, proszę państwa. No i tym sposobem mamy wszędzie pary. No ale tym sposobem też już nie mamy znowu domów wolnych, więc znowu trzeba kombinować i coś tam ogarniać. Dobra, tymczasem. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa. Fajne konie mamy, co?